Księga Kaznodziei Salomona, 1 rozdział, 2 i 3 werset. Marność nad marnościami, mówi kaznodzieja. Marność nad marnościami, wszystko marność. Jaki pożytek ma człowiek z całego swojego trudu, który znosi pod słońcem? Księga Kaznodziei Salomona, 1 rozdział, 2 i 3 werset. Na podstawie tego wersetu można sobie zadać pytanie, czy jest coś takiego jak sensowne życie. Niektórzy artyści w oryginalny sposób starali się zobrazować zwięzłość i pozorną bezsensowność ludzkiego życia. Filipowi de Champagne, malarzowi z XVII wieku, przypisuje się obraz zatytułowany Vanitas, znaczy pusty wygląd, nicość, próżność, którego symboliczna siła jest przerażająca. Po lewej stronie obrazu róża, która ma symbolizować miłość, po prawej klepsydra, która wskazuje na upływ czasu, a pomiędzy nimi ludzka czaszka. Malarz trafił w sedno. Człowiek żyje, kocha i chce być kochany, ale jego czas jest ograniczony. Umiera i pozostawia po sobie tylko wyblakłe resztki swojego istnienia. Próżność, nicość, pustka. Ten obraz dokładnie odpowiada poglądowi kaznodziei z tego wersetu, który zacytowałem na początku z Księgi Kaznodziei Salomona, 1 rozdziału, 2 i 3 werset. Marność nad marnościami, marność nad marnościami, wszystko marność, jaki pożytek ma człowiek z całego swojego trudu, który znosi pod słońcem. Biblia pokazuje nam także inną perspektywę. Nasze życie nie musi być pozbawione sensu. Nie jest to zgodne z wolą Bożą. Bóg nas kocha. Kocha również Cię osobiście, ponieważ jesteś Jego stworzeniem. Może Bóg nie znaczy dla Ciebie wiele, ale Ty znaczysz dla Niego bardzo wiele. Może czasem myślisz, że Twoje życie nie ma sensu, ale Bóg chce nadać Twojemu życiu sens, bo jedno jest pewne. Prawdziwe, sensowne życie, które trwa przez wieczność, może istnieć tylko w łączności z Bogiem. Podstawą takiego życia jest przebaczenie Twoich grzechów i wiara w Jezusa, Syna Bożego. Kto ma Syna, ma życie. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma życia. 1 list Jana, 5 rozdział, 12 werset. Dlaczego nie połączysz się dziś z Bogiem w modlitwie i nie poprosisz Go, aby Cię zbawił, jeśli jeszcze nie jesteś uratowany, i nadał Twojemu życiu sens, głęboki sens i trwałe szczęście? Nigdy nie będziesz tego żałował. Ale jeśli nie uwierzysz w Pana Jezusa i umrzesz w takim stanie, to będziesz całą wieczność żałował.